Dokładnie pamiętam, jakie wrażenie kiedyś zrobiła na mnie ta końcówka. Było to, kiedy zaczynałem grać w szachy i wydawało mi się, że to, że białe zdołały w szybki i pewny sposób zrealizować swoją przewagę, było naprawdę nie lada wyczynem. Dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy patrzę znowu na tę pozycję, ponieważ znalazłem ją właśnie w swoich notatkach, widzę, że wcale wygrana nie była taka trudna, no bo przede wszystkim decydującym atutem u białych jest to, że posiadają one pionka więcej. No i samo to już sprawia, że mogą one myśleć jak najbardziej realnie o wygranej. Do tego widzimy ładnego króla na d4, już tutaj zaawansowanego, który na pewno jest aktywniejszy niż król czarnych. Ładny też jest skoczek na d5, który jest tutaj wsparty i jest też bez wątpienia bardzo mocną figurą. Jeżeli chodzi o czarne, jest to prawda goniec, a też w przypadku otwartych pozycji w końcówkach z reguły jest tak, że goniec jest lepszy od skoczka, no ale tak jest najczęściej wtedy, kiedy też i pionki są na obydwu skrzydłach. W tym przypadku pionki są wszystkie na jednym skrzydle, więc nawet ten niewielki atut, który mogłyby mieć czarne z posiadania gońca, jest w znacznym mierze przez inne czynniki pozycyjne zniwelowany. Jeżeli chodzi o pionki czarnych, no to też tutaj widzimy, niestety dla czarnych nie ma możliwości utworzenia jakiegoś wolnego pionka i ruszenia z kontrą, no a to wszystko sprawia, że mogą białe myśleć tutaj bardzo poważnie o tym, żeby w szybki i pewny sposób zdobyć punkt. I tak też się stało. No ale zobaczmy, w jaki sposób grająca białymi Pia Crumbling, bo to właśnie ta znana brytyjska szachistka rozegrała tę partię białymi i zakończyła ją na swoją korzyść, i w jaki to sposób uczyniła, grając przeciwko byłej mistrzyni świata Mai Chiburdanidze, a ta partia toczyła się w 2000 roku w Shenyang. Miałyby białe możliwość na pewno zagrać e5, no a później na przykład skoczek c7 i wyganiać w tenże sposób króla czarnych, a później próbować samemu na przykład zająć pole d5 swoim królem, no ale to też jest tylko jedna z możliwości, a Kramnik wybrała inny motyw, ponieważ zwróciła uwagę na to, że istnieje tutaj możliwość zagrania f5. Tenże właśnie ruch został zagrany i kiedy Chiburdanidze pobiła tego pionka, to Kramnik wcale nie zdecydowała się ponownie na pobicie na f5, ponieważ wtedy król czarnych lub goniec również pobiłby na f5 i okazałoby się, że przewaga pionka już zniknęła i jeśli chodzi o ilość pionków, z obydwu stron jest już równowaga. Dlatego Kramnik zagrała skoczek f4. No i teraz widzimy już cały sens zagrania ruchu f5. Dzięki temu wytworzyła się słabość, ponieważ kiedy czarne pobiły na f5 pionkiem z g6, to tenże pionek na g6 przestał bronić pionka na h5. Teraz mamy widły skoczka. Skoczek jednocześnie szachuje króla na e6 i atakuje niebronionego już pionka na h5. A kiedy tenże pionek na h5 padnie, wówczas białe będą miały fantastycznego pionka h4, wolnego pionka, który będzie ich bez wątpienia największym atutem. Zobaczmy, w jaki sposób dalej potoczyła się ta partia. Król f6 i teraz nie zdecydowała się jeszcze Pia Crumbling na to, żeby od razu pobić pionka na h5, ale widząc, że istnieją być może te jakieś możliwości, żeby na e4 wybiły w pierwszej kolejności czarne, sama zapewniła sobie możliwość zagrania pionkiem e i uniemożliwienia odbicia na e4. Zatem e5 szach. Co również też jest godne uwagi tutaj. Dzięki temu, że skoczek zajął wcześniej pole f4, nie może wrócić król czarny na e6. A to też sprawia, że na przykład pole d5 jest już wolne dla króla, który będzie mógł tą drogą dalej iść w stronę pionków czarnych. Król poszedł na g7, no i dopiero teraz Kramnik bije na h5. Król g6, skoczek f4, król g7, no i tak jak mówiłem, zwolniła się droga, zatem momentalnie Brytyjka to wykorzystuje i gra królem na d5. Co mógł zrobić czarny? No niestety już niewiele. Zatem goniec a2 szach, żeby jeszcze tutaj próbować atakować. No ale król dzięki temu znowu stępem idzie nadal do przodu. Jest już na d6 i widać, że będzie planował zagrać w dalszej kolejności na przykład na e7. Później być może skoczek w jakiś sposób znowu spróbuje się dostać na f6. Różne tutaj będą jeszcze mogły nastąpić metody, zależnie też od tego, co zagrają czarne. Czarne zdecydowały się czekać, no bo właściwie już niewiele im pozostało. Goniec na b3. Król nadal idzie do przodu, jest już na e7. Goniec a2, Chiburdanidze wyczekuje. Skoczek h5, szach. Król g6. Skoczek f6. Król g7. No i teraz trzeba zastanowić się, w jaki sposób poczynić dalszy postęp. Jak widać, są dwie słabości pionkowe.
wśród czarnych, czyli pionki F7 i F5. Można w jakiś sposób na przykład te pionki zaatakować, ale z drugiej strony goniec E6 wtedy będzie w stanie obronić przynajmniej na razie jednego i drugiego i trzeba by na przykład przemanewrować jakoś swoim skoczkiem, żeby na tym ewentualnym polu E6 tego skoczka pobić. To taka byłaby jedna możliwość. Można jednak próbować też od razu jakichś motywów tutaj z tym pionkiem H, no bo jest to przecież bez wątpienia wielki atut pozycji białych, no ale też trzeba z drugiej strony uważać, bo jeżeli by na przykład ten pionek za daleko się zagalopował, to może się okazać, że będzie stracony też, ponieważ pionek z G nie będzie w stanie dotrzeć na przykład na G5, żeby bronić pionka H, gdyby ten doszedł aż na H6. Więc tutaj takie przedwczesne marsze od razu tym pionkiem H też wcale nie byłyby tak wskazane. No i w tej sytuacji Pia Kramling zdecydowała się zagrać skoczkiem na E8 z szachem. Król G6. I teraz widzimy, po co był ruch na E8. Tu nie chodziło tylko o danie kolejnego szacha. Dzięki temu skoczek przechodzi na D6. I teraz pod obstrzałem tego skoczka są zarówno pola i pionki F7, jak i F5. Zatem po raz kolejny udało się białym poprawić pozycję swoich figur. Tym razem chodzi tu o skoczka, który i lepiej znacznie stoi na D6, niż stał jeszcze przed chwilą na F6. Czarne nadal wyczekują. Goniec B3, no i teraz niespodzianka. Co zagrały białe? Możesz spróbować samemu znaleźć ten ruch. A ja już teraz powiem, cóż to było za posunięcie. Skoczek F7. Tego ruchu chyba Cibor Danidze się nie spodziewała. No ale zobaczmy, co by nastąpiło, gdyby po prostu goniec pobił tego skoczka. No a to się okazuje H5. I teraz widzimy, że wcale to ofiara figury nie była jakąś ofiarą taką, która już byłaby nie do odrobienia. To tak naprawdę była ofiara tylko przejściowa. No bo widzimy, jeżeli teraz by od razu czarny król pobił tego pionka, no to biały król bije gońca. Jeżeli na przykład teraz król idzie na G4, białe od razu ruszają swoim pionkiem po hetmana. Król bije, pionki ruszają z obu stron, no ale widzimy, białe są zdecydowanie szybsze, już mają hetmana, podczas gdy pionek czarnych doszedł ledwie na pole F3. No a to oznacza, że białe już rozstrzygnęły partię na swoją korzyść. Po ruchu H5 mogłyby też na przykład czarne zagrać na G7 swoim królem, żeby cały czas bronić gońca. No ale teraz ten pionek kamikadze tutaj nie obawia się tego wszystkiego. Gra po prostu cały czas do przodu na H6. I teraz niezależnie od tego, co by zagrały czarny królem, czy zagrałyby na przykład na G6, czy na G8, dajmy na to, że grają na G8, pionek nadal idzie naprzód. Oczywiście, jeżeli by został pobity, no to mamy wariant taki jak przed chwilą. Białe biją gońca i same ruszają swoim pionkiem. No a jeżeli na przykład jeszcze król cały czas się wystrzega tego pobicia, to w końcu pobić będzie musiał wtedy, kiedy biały po prostu dorobią hetmana. Zatem w tej sytuacji, o tutaj, po skoczek bije F7, czarne nie zdecydowały się pobić tego skoczka, tylko zagrały od razu królem na H5. Sytuacja jednak jest już dla nich naprawdę beznadziejna, ponieważ zostały już bez dwóch pionków. Król F6 to ruch zagrany przez biały, król G4 i teraz mamy skoczkę na D6. Od razu widzimy, atakowany jest kolejny pionek, tym razem ten na polu F5. Czarne zagrały jeszcze ze rozpędu król G3, no ale po posunięciu H5 zdecydowały się poddać partię, bo oczywiście ratunku tutaj już nie ma. Jak widzimy, dwa wolne pionki, które tutaj ruszyły do przodu i za chwilę białe jako pierwsze dorobią hetmana, no a tenże pojedynczy czarny pionek jest tutaj niewystarczającą siłą, żeby móc uratować partię. Zatem w ten sposób Kramling pokonała 12 lat temu Cibor Danidze. Nie było to wcale zwycięstwo takie trudne do osiągnięcia, jak teraz na to patrzę, ponieważ widzimy, był od razu na samym początku pionek więcej, no ale kiedyś ta pozycja zrobiła na mnie duże wrażenie, bardzo mi się podobało, w jaki sposób białe ją wygrały, no i chyba też trzeba przyznać, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że była przewaga materialna, to tak czy siak sposób realizacji tejże przewagi w wykonaniu Kramling jest bardzo pouczający i też myślę, może się podobać. Zatem tak jak mnie kiedyś spodobała się ta pozycja i sposób, w jaki sposób wygrały ją białe, mam nadzieję, że tak samo spodoba się ona również Tobie.